Michał Foltz po wygranym pojedynku, po wygranym wreszcie pierwszym zawodowym, powiedz, no, jakie to uczucie, tak, no trzecia walka, do trzech razy sztuka. No powiem szczerze, właśnie troszkę obawiałem się tej trzeciej porażki, ale fajnie, bo wziąłem tą walkę. Jak widać było, była dosyć ciężka, ale udało się tam ogarnąć. Chciałem powiedzieć, że ostatni będą pierwszymi, bo się spóźniłeś na ważenie, ale dzisiaj do triumfu byłeś prawie że pierwszy. Ale także powiem Ci, Wojtku, spóźniłem się w takim stylu trochę, bo wyczytali moje nazwisko, a ja od razu wszedłem. W filmowym stylu tak naprawdę i ten powrót też był nieco filmowy, muszę powiedzieć, bo ten knockdown w pierwszej akcji, który zaserwował Ci rywal, tak naprawdę, no przetrwałeś to, jakby to lanie, które Ci serwowało raz za razem. No i udało się, jakby, no twój narożnik mówił, że charakter przede wszystkim, nie wiem, czy to był charakter, czy to było cokolwiek innego, co to było w takim razie? To znaczy, nie wiem, gdzie byłem wtedy. Jeszcze powiem szczerze, miałem problemy z brzuchem przed walką, ale ogarnąłem to i bardzo się cieszę. Miałeś ze sobą, nie wiem akurat, czy to miałeś ze sobą jakąś rzeszę kibiców, bo no generalnie hala jest mocno zapełniona, ale nie wiem, czy akurat przyjechała za tobą jakaś grupka? Tak, przyjechała za mną grupka dwóch osób, moja siostra i mój tato, i to im właśnie dedykuję ten pojedynek. No właśnie, bo widziałem, że świętowałeś od razu w narożniku razem z nimi, także gratuluję jeszcze raz tego pierwszego zwycięstwa i do boju w takim razie. Dziękuję serdecznie. Dzięki.